Od początku dzisiejszego programu zapowiadał, a zresztą zapowiadał już też w zeszłym tygodniu, że dzisiaj pierwszo w nowym szlagierowym 2021 roku wizyta w naszym studiu. I to wizyta pierwszej damy szlagierów. Razem z nami oczywiście Bernadeta Kowalsko, czyli wykonawczyni za 2019 rok listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl. Witam cię gorąco, witam serdecznie. Witam cię serdecznie, Sebastianie. Witam was wszystkich w tym nowym roku. I myślę, że ten nowy rok jest taki, będzie do nas łaskawszy. Na to też liczymy i o tym też bym chciał dzisiaj z tobą pogadać, ale takie szybkie podsumowanie. Luty 2020 roku, przenosimy się teraz do Jastrzębia Zdroju. Moi drodzy państwo, ja wiem, kto został wykonawcą roku 2019 listy szlagierowo LSS, bo głosami widzów programu jest to... Bernadeta Kowalsko i przyjaciele! Wielkie brawa dla naszej artystki. Tam zostajesz wykonawcą za 2019 rok. Sezon koncertowy miał należeć do twojej twórczości. Tak. Miał być pełny niespodzianek. No potem jest koniec lutego, jest Radzionków, spotkanie z twoimi fanami, sympatykami, takie podsumowanie tej działalności. No i marzec, początek marca i czar prysnął. Koniec, blokada covidowo. No i właśnie, jak ten 2020 rok wyglądał u ciebie? Ach, powiem ci, że to mogę śmiało powiedzieć, że to królowanie było trudne. Królowanie w tym, mogę powiedzieć w cudzysłowie, ale tak żeśmy sobie wyobrażali, że rzeczywiście gdzieś będziemy mogli tak całkowicie na tych wszystkich scenach pokazać tą naszą twórczość od początku do końca, to co zespół stworzył przez te ileś już kilkanaście lat. No i niestety nie udało się nam, nie udało się praktycznie całej scenie, ale do końca nie możemy powiedzieć, że był to rok dla nas przegrany, bo jednak dużo fajnych rzeczy się działo. Oczywiście to, co się wydarzyło z koncertami, to całkowicie zamknięcie, mogę powiedzieć, zaciągnięcie kotary na scenie i nie tak, dzieje się. Nic. To po prostu też nauczyło nas troszeczkę działać w innych wymiarach, troszeczkę inaczej tworzyć, żeby jednak być bardzo blisko. Bardzo dużo działaliśmy na Facebooku, bardzo dużo przygotowywaliśmy niespodzianek, koncertów takich i rozmów z naszymi fanami. Także bardzo ta obecność właściwie nasza cały czas była. Ciągle były jakieś niespodzianki szykowane. No a potem jak już troszeczkę mogliśmy się spotykać w tym gronie, na ile mogliśmy sobie pozwolić, to też się działo praktycznie, powiem szczerze, że ten czas grillowania był taki bardzo okazały, bo to mogło się wszystko odbywać w plenerze, także spokojnie tutaj mogliśmy się spotykać. Czyli... A więc nie było całkiem źle. Oczywiście nie było to, co chcielibyśmy, ale na to, co się działo w koło, my nie możemy narzekać. Czyli śmiało, Bernadeta, możesz powiedzieć, że tak jednak nie do końca ten 2020 rok jest rokiem straconym. Nie, dla mnie, dla zespołu i myślę, że też dla naszych fanów nie, bo mogli nas zobaczyć w trochę innej odsłonie. Tutaj, tak jak mówię, działaliśmy nie tylko muzycznie, ale działaliśmy konkursowo, przygotowywaliśmy jakieś niespodzianki, angażowaliśmy też naszych fanów, zapraszając ich na przykład do napisania tekstu do jakiejś piosenki naszej, czy wręcz zaśpiewania, także pisali właśnie do nas ciekawe listy, propozycje, to wszystko żyło i działo się na Facebooku, także myślę, że nie mogę powiedzieć, że był stracony, naprawdę był inny, ale wykorzystany przez nas w inny sposób i też może pokazał taką drugą stronę zespołu, na co możemy my sobie pozwolić. Chciałbym też powiedzieć, że to też było takie trochę zaproszenie, czy do studia, czy do domu. To, czego na co dzień ten fan nie mógł doświadczyć, bo raz, że na to nie było czasu z waszej strony, ale też takiego zapotrzebowania, a teraz ta pandemia pokazała, że jest zupełnie inaczej. Bernadeta Kowalsko, ona moim, waszym gościem oczywiście dzisiaj jest, już za chwilę wrócimy do dalszej części naszej rozmowy. Jo jest ciocha, fajną taką ciocha, wiem co w życiu ważne, szczęśliwo być. Bernadetko, powiedzieliśmy sobie już, że 2020 rok, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o spotkania z fanami, jeżeli chodzi o ta wasza twórczość, działalność całą, nie do końca jest rokiem straconym. Mało tego, był taką troszkę lekcją i pokazą,
czego... Na co nas jeszcze stać? Myślę, że jeszcze na więcej, bo zdecydowanie stać i nie do końca, żeście wszystkie karty na stół wyłożyli, ale bardziej, że pokazał, że jeszcze jest ta kostruna, z której wy jeszcze się chcecie pokazać, możecie, zmobilizowaliście się i żeście się pokazali, a przede wszystkim pokazał też, czego fan, widz, słuchacz oczekuje. A jak to wygląda prywatnie troszkę, jeżeli chodzi o ta całą covidowo, po-covidowo, trwająco-covidowo sytuacja? Jak to jest? Jak to na wasza psychika działo? I jak se z tym radzicie? Jak se dowodzicie na co dzień tak. Z tym wszystkim rady? Bo to też jest ważne. Tak. No przede wszystkim, słuchaj, moi drodzy, takie zaskoczenie. To jak to? To dzisiaj nie jedziesz na koncert, ty jestem w domu, tak? No i też na pewno na początku gdzieś to było jakieś takie... Chodź do wanny, patrzy... Przecież się tu miało nie być, no jest właśnie, niedziela. No właśnie, miało nie być. No tak rzeczywiście, chociaż tutaj w niedzielę te moje audycje, niedzielne klachy do południa, to po prostu też właśnie powodują, że nie ma mnie. I praktycznie też mogę powiedzieć, że nie było ani jednej audycji, na którą byśmy nie jechali, żeby była zawsze jest audycja na żywo, zawsze się z naszymi słuchaczami tutaj spotykamy na antenie za pomocą właśnie telefony są do nas, rozmawiamy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o te prywatne, no rzeczywiście, gdzieś trzeba się było znaleźć. Na początku to, wiesz, była taka euforia, tak? Aha, no to teraz nareszcie coś, co... Tak, co zrobię, ale potem się wszystko wyczerpało, no i tutaj właśnie gdzieś może troszeczkę bliżej byłam właśnie z moimi wnuczkami, które ciągle za mną tęsknią. Nawet właśnie dzisiaj wyjeżdżałam tutaj, żeby się z wami, kochani, z tobą spotkać, to moja najmłodsza wnuczka Mija powiedziała: babcia, ukradnij mnie. Tak? Ona okay. Po prostu chciałaby zawsze. Także myślę, że nie mogę powiedzieć, że źle. Źle tego nie odbierałam. Bardziej też no, nie ukrywam z uwagi na to, że jednak mimo wszystko, żeśmy się w jakichś gronach spotykali, bałam się, żeby też nie spowodować czegoś i po prostu ktoś w rodzinie nie zachorował. Tak? Także ta ostrożność naprawdę, wierzcie mi, była. Jest cały czas, bo to o to też chodzi, żebyśmy byli odpowiedzialni za siebie, czuli się bezpiecznie, ale też byli dla innych bezpieczni, więc ona jest cały czas, tylko że no po prostu widzę, że jest strach, tak? Mnie jest strach. Jeszcze bardziej, wiesz co mnie dołuje, że idę właśnie ulicą, idziemy wszyscy tak w maseczce i twarze, nasze głowy są po prostu zwieszone. Każdy idzie i jest zamyślony. Nie ma tego podniesionego czoła i żeby popatrzył ktoś na ciebie, te oczy widzisz tylko się, a zazwyczaj nie uśmiechają i jest taki straszny smutek jest. I to mnie bardziej przeraża, bo myślę, że pokonamy wszystko, ale właśnie teraz widać smutek w oczach naszych. Widać ten smutek, ale to chyba też jest spowodowane tym, Bernadetta, że nie wiemy, z czym się mierzymy tak do końca, tak. Nie wiemy, jak się z tym zmierzyć, no i chyba największym z problemów jest to, że ta sytuacja trwa tak długo. Tak, że jest tak długo i praktycznie już teraz tak zachowujemy się tak jakby jak złodzieje, jeżeli mogę tak porównać. Naprawdę, że ciągle się obracamy teraz, czy wystarczająco jesteśmy daleko, czy tak, jest od siebie, czy jest ten dystans. Także to jest chyba takie najbardziej dołujące, bo myślę, że takiej do końca radości z naszych serc chyba nikt nie zabierze. Miejmy nadzieję. Kiedyś, no. Jak widział takiego mema w internecie i to jest chyba mem, który najbardziej tak dosadnie opisuje ta sytuacja, która jest w nos, a mało tego może troszkę przełamie to, żeby mogliśmy się pouśmiechać pod tymi maseczkami. I tam w tym memie było napisane tak, że kiedyś strasznym grzechem było puścić bąka w autobusie, a teraz jest zakaszleć. No tak, to już teraz druga rzecz, która jest raczej niewskazana. Niewskazana, jeżeli nie? Pozwolisz, to ci jeszcze powiem, że też miałam takich parę właśnie rozmów i poproszono mnie, żeby na przykład spotkać się z mamą, tak, która jest w DPS-ie, bo rodzina jest za granicą, żeby jej przekazać życzenia. To szczególnie działo się w okresie świąt. Także też właśnie miałam takie wizyty bezpośrednie, taki kontakt i okazuje się, że te panie, które odwiedzałam, po prostu też mnie znały, też słuchały piosenek. A zaśpiewała jeszcze pani ze mną kolędę, tak? A przełamie się pani ze mną opłatkiem. Także naprawdę to były takie sytuacje bardzo od środka takie, że widzisz, że temu człowiekowi brakuje, że ta rodzina nie mogła dojechać. Ty jesteś tą osobą, która ma to przekazać. Taka niesamowita odpowiedzialność
przyjemna, duże takie doświadczenie, ale też naprawdę widziałam smutek w oczach tych ludzi. Wydaje mi się, Bernadeta, że dzięki tej sytuacji takiej covidowej, pandemicznej, śmiało możemy powiedzieć, że bardziej zaczynamy doceniać i zwracać uwagę na proste, zwykłe rzeczy. Tak. Na które my na co dzień nie mieli czasu na to, żeby powiedzieć sobie dzień dobry. Nie, wydawało nam się, że tak po prostu musi być. Tak, po prostu. Tak. A no ta sytuacja pokazała, że jest zupełnie inaczej. Roztomili. Bernadeta Kowalsko, pierwszy gość, wspólne klachanie. Za chwilę do tego klachania wracamy, bo sprawdzimy, jak będą wyglądały te plany na 2021. Ja jest dziołcha, fajno śląsko dziołcha. Zaczął się. Jak się zacznie, to już wiemy, ale jak będzie wyglądał, tego jeszcze nie wiemy, ale plany pewnie już są, te artystyczne, te muzyczne, te płytowe, te koncertowe. Jak to będzie wyglądało, Bernadeta? Wiesz, mi tak mówisz, jak to będzie wyglądało, tak teraz sobie przez chwilę wpadło mi do głowy, jak dobrze by mieć jednak tą kulę, tak? A, że... I tak sobie wiesz, co tam słychać. Rozumiem. Ale jeżeli pozwolisz, to ja jeszcze wrócę do końca roku, do grudnia, bo... Tak intensywny jak... był u ciebie, to było widać na Facebooku. Tak, no właśnie. Oczywiście. Tak, właśnie te odwiedziny, gdzie właśnie miałam zanieść tą radość bliskich, którzy nie mogli się spotkać. I czasem urodzinowe życzenia, ale powiem ci, że naprawdę tak jak przeżyliśmy Mikołaja w grudniu, tak nigdy nie doświadczyliśmy takich spotkań. Oczywiście było to też gdzieś tam bardzo szybko wymyślone, żeby spotkać się za oknem z dziećmi, żeby ktoś po prostu mnie zdenerwował. Powiem prosto, napisał na Facebooku, sobie wyobraź, że w tym roku Mikołaja nie będzie w naszym Domu Kultury. Mhm. No i tak sobie pomyślałam, jak może nie być, jak można powiedzieć dzieciom, że nie że będzie nie ma Mikołaja, tak? To co, świąt? I mówię, no to coś robimy. I no tak wymyśliliśmy właśnie, że będą odwiedziny za oknem, potem się zaczęły pytania, czy jednak w maseczkach, czy wyjdziemy do domu. Oczywiście był cały strój przygotowany, żeby to wszystko grało kolorystycznie. Potem jeszcze wymyśliliśmy, że jeździł kabriolet z naszym Mikołajem, oczywiście z Mikołajową i z Bazylim, z prezentami, oświetlony, także przyjeździliśmy w Opolskim naprawdę dobrych kilka miejscowości, tam żeśmy się oczywiście też w plenerze spotkali z dziećmi, także działo się dużo, no a potem jeszcze taka niespodzianka, jest taka piosenka, pięknie ją wyśpiewał nasz wielki artysta, Dary Losu. I taki dar losu dostaliśmy w grudniu do realizacji właśnie 3 koncertów, koncert kolęd, pastorałek i oczywiście przekładaniec tradycji śląskich w świątecznej izbie. Się to wszystko działo z pięknym wystrojem w Domu Kultury w Gogolinie i tam właśnie nas gościli, tam rzeczywiście wszystko grało. Byłam gospodynią, miałam tą przyjemność. Czyli no i to było zrobić fantastyczne, makówki, można to zobaczyć. Rzeczy. Tak, można to zobaczyć na YouTubie. Także te koncerty, no myślę, że było wielu wspaniałych artystów też, którzy tam uświetnili właśnie swoim wykonaniem pastorały, kolęd. Także to naprawdę takie dary losu w tym trudnym czasie, wierzcie mi, się zdarzają. Tylko nie wolno do końca wątpić w to, że będzie dobrze. To nie wątpisz, że będzie dobrze, to teraz ten 2021. No właśnie, nowy rok. A nowy rok też są plany, słuchaj, naprawdę mamy bardzo dużo zaległości. Przede wszystkim w tamtym roku mieliśmy być w Hiszpanii, tak? Tak. W maju, więc jest to przeniesione w tym roku na koniec maja. Także ja jestem pełna optymizmu, że do tego wyjazdu dojdzie. Miał być koncert w Wadowicach Wielkich. Także też myślę, że ten koncept będzie. No i wszystko to, co miało się dziać w tamtym roku i w Szczecinie i jeszcze w wielu innych miejscowościach. Także wszędzie, to gdzie rozmawiam, tak. A teraz teledyski? No na pewno teledyski. Będziemy coś kręcić? Będziemy coś kręcić, bo jest już parę nowych piosenek. Gdzieś tam właśnie w tamtym roku nam brakło może nawet nie niechęci, ale takiej mobilizacji, przyznam się szczerze. Takiej mobilizacji, bo działy się takie właśnie rzeczy, że szybko coś planowaliśmy spontanicznie i mówię, dobra, to zostawiamy jeszcze. Także trzymajcie kciuki, ja jestem pewna tego, że będzie się działo dobrze, tego życzę sobie, swoim zespołowi, ale i wszystkim artystom, wszystkim wkoło, żeby to, co wymarzyliście sobie, żeby się udało nam w tym roku zrobić, a chociażby nie wszystko, to na miastkę.
Tego życzy Bernadeta Kowalsko. Całego A serca. Czego życzyłabyś się, Bernadeta Kowalsko? Czego ja bym sobie tak, życzyła? Czego ja bym tobie na przykład życzyć, żeby ci się spełniło? No. Ja takie mam bardzo prywatne życzenie, proszę. Bo mam Julkę, która jest dzieckiem niepełnosprawnym. Jest wspaniałą dziewczynką, radzi sobie pięknie. Na pewno słyszeliście ją też w kołysance świątecznej, jak śpiewała ze mną. I właśnie dla Julki chciałabym, żeby jej troski wszystkie odeszły i nasze też o jej zdrowie, i żeby wszystko gdzieś ktoś przekręcił i żeby po prostu Julka mogła cieszyć się tak jak inne dzieci, taką radością dziecka zdrowego. Bernadetko, to ja ci właśnie tego życzę. Dziękuję. Mocno trzymaj kciuki, a do tego wszystkiego jeszcze dociepna tej radości i optymizmu, który no, nigdy ci nie opuszczą, ale niech zostanie z tobą. Dziękuję i na pewno bardzo. Będzie dobrze. Bernadeta Kowalsko, moim i waszym gościem dzisiaj w studiu. Dziękuję.